ciężko trenować na treningach, dziewczyny stare, pozdrawiam wszystkich oczywiście i szybko wracaj się do zdrowia. U góry jest Ania, która tego słucha, więc na pewno ją to motywuje. Ania to słyszy, inne dziewczyny także za was ściskają kciuki, my również to robimy, gratulujemy tego, co dzisiaj osiągnęłyście, no i życzymy powodzenia jutro. Nasza sztafeta 4x400 metrów jest w finale zawodów Silesia 21. Trzymajcie kciuki za resztę sztafet, bo oni dzisiaj naprawdę mają ciężkie zadanie i walczą o igrzyska, także... Dziękujemy. Trzymamy kciuki bardzo mocno i patrzymy na bieg drugi. Niby tylko 4 drużyny w tym drugim biegu, ale za to bardzo to może być rywalizacja interesująca. Przypomnijmy, tylko 2 pierwsze zespoły automatycznie awansują do finału. A tymczasem, jak Państwo widzą, francuski na najbardziej wewnętrznym, zajętym trzecim torze. Amadi Rozier rozpocznie, a Flora Guay będzie kończyła. Holenderki, które tak nas interesują już od jakiegoś czasu, choćby od halowych mistrzostw Europy w Toruniu, z Femke Boll na ostatnim jej zmianie. Będzie na pierwszym biegła Ewa Hovenkamp, De Witte na trzecim, medalistka poprzednich halowych mistrzostw Europy, tych jeszcze z Glasgow. Biegną też Kubanki, nie wiadomo na co je stać. Echevarria, Almanza, Veitia Gomez i Kenijki, Musioki, Mutua, Czesebe i Mora. Myślę, że francuski i holenderki, że te europejskie zespoły powinny raczej awansować do finału, chociaż te zespoły z Ameryki Środkowej, Kuba i Afryki, Kenia są troszkę nieobliczalne. Zobaczmy jak rozpoczną. W przypadku holenderek mają tam jeszcze w odwodzie tę Clavier, która dzisiaj pobiegnie w sztafecie mieszanej, a jutro dołączy do koleżanek. Holenderki nie mają takiego zespołu na 4 mocne. One mają 3 mocne dziewczyny, wliczając Clavier. A tutaj wystawiły 2 mocne, czyli De Witte i Boll. No, zobaczymy. Na razie Kubanki w osobie Zubian Echevarrii mocno, w dobrym tempie. Pamiętajmy wyrównanie po 500 metrach. Co tam słychać z tyłu u Francuzek, u Kenijek? Nie, na razie widzimy zbliżenia, ale francuski też biegną dobrze. Kenijki troszeczkę odstają. Kto tutaj pierwszy przekaże pałeczkę? Kuba prowadzi wyraźnie. Holenderki i francuski na drugim i trzecim miejscu. Stawkę zamyka Kenia. Mówiłem, że Kubanki nieobliczalne. Na razie to wszystko wygląda na korzyść zespołu z Ameryki Środkowej. No ale teraz chyba jakaś pogoń zostanie uruchomiona. Salberg w sztafecie holenderskiej, w sztafecie francuskiej Lacoste, a na czele Kubanka Almanza, Rosemary Almanza. I ta odległość się nie zmienia, ten dystans się nie zmienia, to jest dobre 10 metrów. Próbują tam jeszcze dołączyć do stawki Kenijki, holenderki na trzecim miejscu, bo francuska Lacoste odrywa się od holenderki. Będzie miała Femke Boll na ostatniej zmianie co odrabiać. No jeszcze najpierw będzie Lizanne De Witte. Ciekawe jak się to ułoży. Zdecydowane prowadzenie zespołu kubańskiego. Teraz w tym zespole listy Veita. Holenderki rzuciły w bój Lizanne De Witte na trzecim miejscu holenderki, a Shana Grebo w zespole francuskim, który teraz zbliżyła się do Kubanki, daleko z tyłu zespół kenijski. No ciekawy jestem ostatniej zmiany, bo Femke Boll będzie miała co odrabiać. Na razie holenderki dobre 12, może 15 metrów z tyłu za dwiema czołowymi sztafetami, czyli Kubankami i francuskami. A w zespole francuskim dzielnie biegnie ta Grebo, która już niemal dogoniła Veitię. Ale teraz Veitia wydaje się troszkę tak dała się dojść, a na ostatniej prostej robi to, co czasami Justyna Święte-Rzetti, czyli włącza bieg i cała ta przewaga, która została zniwelowana ponownie po stronie Kuby. I teraz biegnie Femke Boll. Osłabła tam francuska i zapłaciła. Flora Gay teraz rusza maleńka, a Kubanki mają dobre 10 metrów przewagi, ale Femke Boll nie będzie tutaj chyba szalała. Wiadomo, że drugie miejsce w zupełności jej wystarcza. To nie jest walka o medale. Widzą zresztą Państwo, że holenderka tutaj z każdym krokiem po te 20-15 centymetrów zbliża się do prowadzącej Roxany Gomez z Kuby. Kubanki i holenderki. Tak na to wygląda, że taka będzie sytuacja. I ciekawe, jaki będzie wynik. Przypomnijmy, Polki 3:28:10, o ile sobie przypominam.
a Kubanki, na co stać? Roxana Gomez ostatni metry, Femke Boll się troszkę zbliżyła. To będzie niezły rezultat, ale czy lepszy od Polek? Może odrobinkę. Kubanki zwyciężają 3:20, 3:27.92. Już za nimi Holenderki, trzecie miejsce dla Francuzek. Pięknie, luźno pobiegła na tej ostatniej zmianie Femke Boll. Tutaj jest spory zapas mocy. Też te ostatnie dwie zmiany u Holenderek bardzo mocne i widać było, jak zniwelowały przewagę. Kubanki nieznane nam wcześniej, teraz pokazują się tutaj z bardzo dobrej strony, ale czasy bardzo podobne, tak jak wspomniałeś, troszeczkę poniżej 28 sekund, więc jesteśmy, chciałoby się powiedzieć, cały czas w kontakcie. Czas Polek, tak jak mówiłeś, 3:28.10, świadczy o tym, że będziemy w finale walczyć. No pytanie, co zrobi ze składem sztafeta Holandii, bo tam wzmocnienie tych pierwszych zmian, które wyraźnie tutaj odstawały od pozostałych, spowoduje, że Holenderki będą niesamowicie groźne. Mam też wrażenie, że na tej ostatniej zmianie Femke Boll pobiegła spokojnie. Ona nie musiała tutaj o nic walczyć. Francuska była mocno z tyłu, zatem Boll po prostu musiała dowieść sztafetę na drugim miejscu, aby do finału awansować. Patrzymy jeszcze raz na końcówkę tego drugiego z trzech biegów i przenosimy się na chwilę do Aleksandra Dzięciołowskiego i Anny Kiełbasińskiej.